siemano, siemano, Mexicano TV, otwierałam drzwi i wita o poranku jak zawsze. Jak zawsze muszę się schylać, bo chciałam wam pokazać mniej więcej róże. Oczywiście wiatr wieje, więc przewala mi wszystkie kartki, to, ale to standard, ja już przyzwyczaiłem się. Słuchajcie, jak po świętach wasze głowy, bo to święta, święta i po świętach, tak naprawdę to tylko są dwa dni tych świąt, bo sobota to jest wielka sobota, to w sobotę się pracuje właściwie, więc tak naprawdę tylko niedziela i poniedziałek, nie? Podejrzewałem, że co niektórzy wzięli wolne jeszcze dzisiaj, nie mówię, że wszyscy, nie mówię ogólnikowo, absolutnie. I słuchajcie, no, pozdrowienia będą później, teraz ja tutaj obejrzałem dwa materiały pana K. Obejrzałem dwa materiały pana K. Pierwszy to się odniosę do materiału, który puścił pan Paweł, dobrze mówię? Tak, pan Paweł, który mu, no, jakby nie było, pomaga trochę, albo chciał pomagać. No i to zachowanie karygodne, typowego wariata Konona, bo to wariat się tak zachowuje. To ja się tak nie zachowuję nawet. I on nie był po alkoholu, a może był trochę. Z bekę z niego zrobili tylko. A on wygania, co, zazdrościsz dla majora, że był gdzieś w Łomży? Ja nie wiem, czy to był materiał teraz nagrywany, czy był trochę wcześniej, ale opublikowany teraz był. Co, zazdrościsz? Ty nigdy dupy nie będziesz miał. Spójrz na siebie w lustro i jeszcze popatrz na swój charakter. Jaka to, gdzie, która dupa do ciebie przyjdzie? Człowieku, się ogarnij. Chyba ta tylko gumowa lala, to, no to wtedy tak, gumowa laleczka i pojechali. Hopsa, 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 hopsa. No bo inny... I co, zazdrościsz majorowi? No co, że 60-letnia. A i co z tego? Czasami 60-letnia laska będzie lepiej wyglądać niż ty. I najprawdopodobniej tak było. Bo ty mówisz, spójrz w lustro, się pobije. Zobacz na siebie, chłopie, kurde. A ty żałujesz majorowi? A co, ty jesteś jego ojciec? No, zechce to się, on wyprowadzi, nie zechce to się nie wyprowadzi. To jest jego sprawa. I słuchaj, gdzie on będzie jeździł? Będzie chciał, to będzie bzykał i 60-latki, a ty dalej będziesz... Hopca, 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 hopca robił, o, i tak to, i tyle, nie miałeś baby, nigdy nie masz i nie będziesz miał. Taka prawda, co? Jeszcze, o, znowu mówisz, że ja kłamię, że ja w Gdańsku nie byłem. Kurde, ja mam świadków, chłopie, że byłem w Gdańsku, mam filmy. No, i znowu pieprzysz bzdury, weź, zacznij brać te leki, bo ci już tak odwala. A, właśnie coś słyszałem, obiło mi się uszy, że jedziesz właśnie sobie do tego, do Houston. No to brawo, teraz ja ci brawo pobiję. Jedź, nie wiadomo, czy ty wrócisz stamtąd. Taka prawda. Bardzo dobrze, popieram, bo tobie już, kurde, korba odwala na maksa. Ty już nie wiesz, co robisz, nie wiesz, co mówisz. Nie wiesz, co robisz, nie wiesz, co mówisz. Moja matka zarabia na mnie pieniądze, oczywiście, że tak, karmi mnie, daje wszystko, nie? Jakoś ja z lodówę zapycham. No, a ty nie wiem coś, co, ja nie wiem, ty, weź mi powiedz, jakie ty narkotyki bierzesz, to ja to będę brał, bo to jest taka rozdwojenie jaźni, że ty plecisz już takie bzdury, ja zaraz będę już przytaczał, to nie wszystko. Widziałeś, że stoi pralka frania, tak? Stoi pralka frania, dobra. Ale to jest pralka rezerwowa, w razie czego, jak zepsułaby się ta normalna pralka. Oczywiście powiesz, że kłamie. Ja ci któregoś razu udowodnię. Nagram tą pralkę, w której pierze się. No, a frania stoi, bo jest dobra. I jak zepsuje się tamta, to zawsze jest jakiś... Na pewno nie będę w śmierdzących ciuchach chodził jak ty, bo pralki nie mam. No, brudasie, bo brudas jesteś. Nawet kolejna sprawa do ciebie. Nawet ty słowa riposta nie potrafisz powiedzieć. Ja nie wiem, czy ty wiesz, co to w ogóle znaczy. Czy to po prostu małpujesz ode mnie, no bo ja tak robię. Ja wiem, co to znaczy riposta. A ty nawet tego słowa nie potrafisz powiedzieć. Deklu ty.
I ostatnia sprawa, widzowie, która też się tyczy. Wszyscy wiedzą, o kogo chodzi, ja nie muszę mówić. Mówisz, że ja alkoholik. No dobrze, jestem alkoholik, pijak. A ty co, menelu jeden? Ile razy wódę stawiałeś na stół? Swoją, nie moją, bo ja z wódką do ciebie ani razu chyba nie przyszedłem, ani razu. Ile razy wódę stawiałeś? Ile razy? I kto tu kłamie? Znowu gadasz banialuki i myślisz, że wszyscy w to uwierzą. Ile razy wódę stawiałeś? Powiedz mi, ile razy? Ile razy piwo ode mnie wyciągałeś po pół szklanki albo po szklance? Ile razy to było? I powiesz, że ja kłamie. Ty masz coś z głową, nie halo. Coś nie tutaj, coś nie trybi. Nie trybi. A łypa to ci warga, to niedługo będzie dość po ziemi się ciągać. Tak wyglądasz. Zrobił się Kasanowa. Ciekawe, kogo ty dorwiesz, chyba 90-latkę. No, chyba 90-latkę. Także słuchajcie, widzowie, jaki plan będzie. No musiałem się odnieść, bo ten debil, kurde, no nie wiem, no. Ten debil po prostu takie banialuki gada, że się w głowie nie mieści już, ja, nawet dla mnie się nie mieści w głowie. Ja, słuchaj, gościu, słuchaj, ja cię już nawet nie oglądam, tylko przyjrzałem chyba z 5-6 minut, zanotowałem co trzeba i mam to w nosie. I będziesz sobie radził sam, bo cię wszyscy opuszczą, a jak nie, to wylądujesz tam, gdzie twój brat. I tam skończysz, zobaczysz, moje słowa się sprawdzą. Bo ja jak nawet pojadę na leczenie, no to pojadę, wyjdę, wyskoczę. A ty może być tak, że badań nie przejdziesz. Chociaż na swoje sprytostwo to pewnie tak. Pewnie udasz normalnego, ale są dowody, zresztą są filmy. Łatwo to pokazać. Z łapami się rzucasz do majora już teraz ostatnio. Co ci? No ja nie wiem, no człowieku, no. Puknij się w łeb i leki zacznij brać. A na pewno ci przepiszą. Na bank. Za pieska. Widziałeś mojego psa? Widziałeś? A widziałeś swojego, jak wygląda? Jak wyglądał? I ty jesteś zdrowy na umyśle? Ty chyba... Ja nie wiem. Ty jak już masz rozdwojenie jaźni, chłopie. Już mam ci kompletnie dość. Kompletnie dość, non stop, kurde, wymyślasz coś. Wymyślasz takie historie niesłożone. Majerowi nie pozwalasz jeździć do kobiety, do Łomży. Na mnie mówisz, że ja, kurde, nie wiem, co tutaj wyczyniam w domu. Na innych ludzi też. Rzucasz się z kijem do majora. No człowieku, ciebie trzeba leczyć psychiatrycznie. I to w zamkniętym oddziale. Zobacz, co ty wyprawiasz. Spójrz na, a zresztą, co ja będę gadał, spójrz na siebie po prostu, na swoje filmy i na swoje wypowiedzi. Dobra, widzowie, trzymajcie się, może dzisiaj, jak nie dzisiaj, to jutro zrobimy live'ika, także będzie fajnie, wesoło. A jeżeli dzisiaj nie zrobimy live'ika, spróbujemy zrobić jakieś gotowanko, takie szybkie w miarę. Także trzymajcie się, Meksykano jest? Jeden. Trzymajcie się, musiałem to powiedzieć, bo to debil jest, debil.